Paulina przyjechała do nas z Nowego Jorku. W ogóle urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Pochodzi z polskiej rodziny o silnych tradycjach patriotycznych. Rodzina umuzykalniona, ojciec komponuje, pisze teksty piosenek, Paulina śpiewa. A tymczasem jesteś studentką, Paulino. Tak. Jakiej uczelni? Uczelnia się nazywa Aaron Copland School of Music. To jest imienia kompozytora. Tak, i jaki kierunek wybrałaś? Wybrałam wokal. Świetnie, widać już efekty. Proszę powiedz, zanim rozpoczniesz śpiew, a czy wszyscy tu siedzący, a łącznie ze mną, powinniśmy marzyć o tym, aby koniecznie wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, bo kiedyś tak było, za czasów twojego ojca, być może o tym nie wiesz, że wszyscy uważali, że tu życia nie ma i jedynym rozwiązaniem jest wylosować zieloną kartę i do Stanów Zjednoczonych. Jak ty to widzisz z perspektywy czasu oraz miejsca, w którym obecnie żyjesz? Ja uważam szczerze, że warto na pewno odwiedzić Nowy Jork, bo jest to zobaczyć, ale mnie osobiście ciągnie tutaj z powrotem, więc nie za bardzo widzę sens. Serce zostawiłaś w Polsce, mimo że urodziłaś się w Stanach. Świetnie. W takim razie witamy cię serdecznie na Odmuchowskim rynku i proszę powiedz, co dzisiaj zaśpiewasz? Zaśpiewam Jaka róża, taki cierń. Edyty Gepert, bardzo prosimy. Była zła, gdy zatrzasnął drzwi. W środku płacz, w oczach suche łzy. Pomyślała, no tak, znów ten schemat się pcha. Ich słynny ląd, 2 na 3, wynajęty kąt. Może śmiesznie to brzmi, lecz w tej chwili nie miała już nic. 3 duziny złych lot. Po co było? Znikło już. Mimo to.
Kwiatkowski, Stany Zjednoczone. Dziękujemy ślicznie.